Serial Szóstka to będzie historia opowiedziana w 6 odcinkach, w zasadzie w takich 3 głównych parkach, za którymi będzie mógł podążać widz. Dotyczy ona przeszczepu nerek. Nie mogę zbyt wiele powiedzieć na ten temat. Mogę zdradzić jedynie to, że mamy 3 pary, które będą brały udział w tym przeszczepie. W związku z konfliktami immunologicznymi musi przebiegać ten przeszczep w taki sposób, bardzo innowacyjny, jak się okazuje. A każdy wątek w zasadzie jest skrajnie inny od innych wątków, skrajnie różny. Ja z kolei gram postać, która tutaj ma taką relację ze swoim ojcem i z bratem. Więcej też nie mogę za dużo powiedzieć, ale w zasadzie każda para reprezentuje jakby jakąś inną też grupę społeczną. W innym wieku są te pary. Także bardzo eklektyczny, że tak powiem, serial. Myślę, że każdy będzie mógł się z jakąś postacią w mniejszy lub większy sposób utożsamić. Taką mam nadzieję. Szóstka to jest taki serial, który ja lubię najbardziej, czyli o emocjach, na których będzie widz mógł się wzruszyć, pomyśleć sobie, co bym zrobił, gdyby mój ktoś bliski zachorował na nerki, czy oddałbym mu nerkę. Bo Szóstka opowiada o przeszczepach nerek i o tym wszystkim, co tym przeszczepom towarzyszy, czyli tym strasznie trudnym decyzjom, strasznie trudnym chorobom. W Polsce mało popularne jest tak zwane dawstwo od żywych dawców. 95% przeszczepów nerek dokonuje się od dawców zmarłych, zwanych wypadków i tak dalej. Natomiast na świecie nawet 90% w Stanach Zjednoczonych dawców to dawcy żywi. To są lepsze nerki, to są lepsze przeszczepy. Także troszkę nasz serial ma również taką funkcję edukacyjną, wzniecającą w Polakach altruizm, bo przecież nie jesteśmy narodem egoistów, mam nadzieję.